Ja poproszę organizatorów, żeby zapowiedzieli, że o tyle, ile wykroczę poza termin, przedłużyli przerwę na lunch, żeby nie było tak, że jestem wrogiem spokojnego jedzenia. Dobrze, proszę Państwa, ja bym poprosił Marcina, żeby włączył moją prezentację. Myślę, że ona będzie troszeczkę na zasadzie klamry spinającej nasze spotkanie. Czyli pani profesor Łętowska zaczęła tak sceptycznie o tym, że szlanka jest do jakiegoś tam miejsca pusta. A ja będę raczej mówił o tym, jakie jest niebezpieczeństwo związane z tym, do jakiego miejsca ono jest pełne, i jakie jest niebezpieczeństwo związane z tym, że do jakiegoś miejsca ono jest pusta. Czyli raczej z takiej troszkę większej perspektywy niż tylko i wyłącznie Polska postaram się Państwu powiedzieć o tym, jakie są niebezpieczeństwa, jakie są korzyści związane z tym, o czym dzisiaj słyszymy. Generalnie rzecz biorąc, jest tak, że cała ewolucja narzędzi wyszukujących informacji o prawie powoduje zawsze zmiany w samym prawie. Jeżeli pomyślimy sobie, że przed rozbiorami prawnik w Polsce mógł korzystać od czasu do czasu z prywatnych kompilacji i raz na kilkaset lat otrzymywał jakąś kompilację urzędową, to w jakiś tam sposób wpływało to na jego pracę. W okresie zaborów pojawia się narzędzie, które do dzisiaj znamy, a które przychodzi obecnie proces informatyzacji, czyli dzienniki urzędowe. W okresie II Rzeczpospolitej pojawia się pierwsze narzędzie wyszukiwawcze, które do dzisiaj funkcjonuje, czyli skoro obowiązujących przepisów prawnych. Potem pojawiają się komputery, w 1974 roku powstaje pierwszy polski system informacji prawnej, a w latach 90. zaczynają powstawać te systemy, z których dzisiaj najczęściej korzystamy. I już tutaj w tej historii chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jak wpłynęło na nasz system prawny pojawienie się dzienników urzędowych? Poza oczywistymi skutkami, takimi jakimi jest to, że uzależniono wejście w życie od ogłoszenia i tak dalej. 30 lat temu była taka sprawa w Stanach Zjednoczonych, w której gubernator podpisał dekret zaostrzający odpowiedzialność karną za sytuację recydywy, przebywając na swoim ranczu. I tego samego dnia wieczorem, w tym stanie, przestępca popełnił przestępstwo w recydywie. I został skazany na podstawie tego ostrzejszego dekretu. Sprawa przeszła przez wszystkie instancje i łącznie z Sądem Najwyższym wszystkie sądy zatwierdziły skazanie go na podstawie tego dekretu. Dla nas to jest niedopuszczalne. Dlaczego? Dlatego, że 200 lat temu pojawiły się dzienniki urzędowe i od tego momentu my inaczej rozumiemy słowo retro w parmii lex retro non agit. Dla nas retro to jest przed ogłoszeniem, a nie przed podpisaniem na ranczu w Teksasie. Tak? Czyli za każdym razem, jak się pojawia nowa technologia w zakresie informacji o prawie, to tak naprawdę ta technologia zmienia też system prawny, bo zmienia nasz sposób myślenia o prawie i czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Teraz o tym, co się pojawiło w II Rzeczpospolitej, czyli o skorowidzu urzędowym. To, co dzisiaj jest dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji, to jest rozwiązanie, które było suplementem do zbioru ustawodawstwa polskiego wydanym w 1928 roku. Wtedy opracowano założenia i na podstawie tych założeń opublikowano urzędowy wykaz tego, co obowiązuje w jakimś tam konkretnym dniu, kiedy ten suplement się ukazał. Przed wojną ukazało się drugie wydanie jeszcze w 1935 roku, natomiast po wojnie ten skorowic był kontynuowany przez pana, który się nazywał Zdzisław Kek. Formalnie ta publikacja to była taka publikacja prywatna, ale tak naprawdę Zdzisław Kek nie był osobą prywatną, dlatego że był odpowiednikiem prezesa RCL-u dzisiaj. Był szefem wszystkich legislatorów rządowych. W związku z tym dla tamtych prawników KEKI to były takie jak dla nas dzisiaj systemy informacji prawnej. Czyli to było takie podstawowe narzędzie poszukiwawcze, z którego się korzystało, jak chciało się sprawdzić, co teraz obowiązuje. Gdy KEK umarł, to była taka sytuacja, jakby dzisiaj przestał się ukazywać lex lex Polonica legalis jednocześnie. W związku z tym potrzeba kontynuowania tego rozwiązania była gigantyczna i tą potrzebę zrealizowano, bo ten skorowic zaczął wydawać ten urząd, w którym jak wcześniej pracował. Czyli ten skorowic ponownie stał się skorowicem urzędowym i dzisiaj wersja kliniczna dostępna jest na stronie RCL-u.
Jaki ten skorowic miał wpływ na nasze myślenie o prawie? Otóż trzeba zdać sobie sprawę, jakie były jego cechy. Jego cechy to przede wszystkim subiektywność. W 1928 roku przyjęto sobie pewną definicję obowiązywania. Dzięki temu, że przyjęto tę definicję, ze Skorowica usunięto kilkaset aktów prawnych. Dzięki takiej ostrej definicji ten Skorowic na początku liczył niecałe 200 stron. Po drugie, selektywność. Za chwilę będę mówił o tych skutkach, o przykładzie tej selektywności, ale generalnie rzecz biorąc jest tak, że i ten Skorowic, i dzisiejszy system informacji prawnej bazują na tym, co zostało ogłoszone. W związku z tym, jeżeli coś nie zostało ogłoszone, to nie znajdziemy tego w systemie informacji prawnej. Więc założenia co do tego, skąd pobierane są informacje do systemu, jednocześnie stają się jego wielkim ograniczeniem. No i po trzecie, tamte skorowice okazywały się raz na kilka lat, więc oczywiście miał taką podstawową wadę, jaką jest nieaktualność. Przykład dotyczący subiektywności. Formalnie nigdy nie uchylono w Polsce ustawy z 1935 roku, która ustanawia Belweder wiekuistym Muzeum Piłsudskiego i przeznacza i Belweder, i ogrody wokół niego tylko i wyłącznie ten cel. Każdy, kto używa Belweder w innym celu, łamie te przepisy. Ale na czym polega subiektywność? Pan Kek usunął tę ustawę ze swojego skorowidza w 1948 roku. Dzisiaj efekt jest dokładnie taki sam, jakby parlament wówczas uchylił po prostu tę ustawę. Tak? Po tylu latach ukazywania się informacji, która wyklucza tę ustawę z przepisów obowiązujących, dzisiaj efekt jest dokładnie taki sam, jakby to ustawodawca. Jakby to ustawodawca ją uchylił. Selektywność. Dwa przykłady. Pierwszy jest taki, jak 10 lat temu redakcja Lexa zleciła mi sprawdzenie obowiązywania umów, które zawarliśmy z NRD, to pierwsze co zrobiłem, to zadzwoniłem do pani w MSZ-cie, która jest za to odpowiedzialna, i to pani powiedziała: zaraz, już włączam Lexa, zaraz panu powiem. Tak? Tylko że w Lexie jest tylko i wyłącznie to, co wynika z dziennika ustaw. A te umowy z NRD zostały uchylone w 1992 roku, ale niestety umowa była zawierana w momencie zmiany rządu. Więc urzędnik, który negocjował tę umowę, nadał jej klauzulę tajności, a nowy urzędnik, przyjmując te obowiązki, już w ogóle nie dostał tej teczki. Więc ta teczka jest w MSZ-cie, w piwnicy, w archiwum, tylko że cały czas z klauzulą tajną. Skąd wiem w związku z tym o tej umowie? Z niemieckiego dziennika ustaw. Niemcy akurat nie mieli wtedy zmiany rządu, w związku z tym skierowali ją do publikowania i jest opublikowana. 116 umów międzynarodowych uchyliliśmy wtedy. W związku z tym, jak patrzymy na nasz system prawny tylko i wyłącznie przez pryzmat dziennika ustaw, to niektórych rzeczy, które mają miejsce w rzeczywistości, nie dostrzegamy, a tak patrzą na system prawny wszystkie systemy informacji prawnej. Tutaj nie ma różnic pomiędzy poszczególnymi graczami. No i drugi przykład, który państwo dobrze znacie, czyli ten przykład, który skończył się i orzeczeniem Sądu Najwyższego, i orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, czyli przykład kłusowników złapanych na jeziorze Serwy, do których okazało się, że formalnie do dzisiaj nie ma aktu prawnego, który uchylił carski dekret o urządzeniu właśnie na podstawie którego nadano im prawo wiekuistego używania tego jeziora. Więc tego też system nie zobaczy, dlatego że wszyscy przyjęli kryteria formalne, czyli wprowadzają akty prawne od 1918 roku. Więc to są takie wady. No i nieaktualność to co powiedziałem, że raz na kilka lat był wydawany taki skorowic. I to może mogło działać, dopóki nie nastąpiło to tsunami. Czyli to, co się wydarzyło w naszym systemie prawnym od początku lat 90., a miało kumulację w roku wstępowania do Unii Europejskiej. To było narzędzie opracowane raz na kilka lat, absolutnie nie mogło funkcjonować. Tak? Tutaj widać dokładny przebieg, jak ta fala narastała. I remedium oczywiście było pojawienie się systemów informacji prawnej. Tak? Tutaj jest. Tutaj dzisiaj zostało powiedziane, że Lex na początku to było coś dużo mniejszego niż dzisiaj, więc oczywiście dzisiaj
nawet Chuck Norris nie zgrałby całego Lexa na dyskietkę, ale rzeczywiście na samym początku to była po prostu jedna dyskietka, bo to był dyskora wyciągujących przepisów. To, co ukazywało się w formie książkowej, teraz zaczęło się ukazywać częściej. Tylko że narzędzie jest nowe, jest bardziej aktualne, w tej chwili jest aktualizowane w jakimś zakresie codziennie, ale te podstawowe wady pozostały. Tak? Nadal jest tak, że mamy subiektywność oceny obowiązywania. Subiektywność nie w negatywnym sensie, tylko że ponieważ nie ma dobrej definicji, co obowiązuje, w związku z tym każda redakcja przyjmuje swoje kryteria i w tym sensie ten wynik tej oceny jest subiektywny. No i po drugie ta wtórność w stosunku do urzędowych źródeł informacji o prawie. Tutaj znany przykład, że Gazeta Prawna jakiś czas temu na pierwszej stronie opublikowała skandal, jakim było to, że sędzia w Warszawie zawiesił postępowanie w związku z tym, że zobaczył, że ustawa w Leksie jest nieobowiązująca i zaczął sobie zadawać pytanie, czy może orzec w tej sprawie. Sprawa jest znana i bardzo dobrze pokazuje ten problem, o którym mówię. Tutaj nie było żadnego błędu. Tu zgodnie z tą definicją wypracowaną w latach 20. pominięto ocenę obowiązywania tego konkretnego przepisu, bo według tej koncepcji przyjętej w latach 20. akurat przepisy przejściowe nie są oceniane co do obowiązywania. W związku z tym problem, który się pojawił w tej sprawie, tak naprawdę nie istniał. To wynikało tylko i wyłącznie z tego, że ten sędzia nie wiedział o tym, jaka jest definicja obowiązywania w tym programie, z którego korzystał. I tu kamyczek do Krajowej Szkoły, że z tego co wiem, nadal jest tak, że informatyka pamięci to nie jest coś postrzegane jako priorytet przy kształceniu sędziów i prokuratorów. Te narzędzia stają się coraz bardziej skomplikowane i to już nie są tylko i wyłącznie odpowiedniki starych książek. I im bardziej są skomplikowane, tym bardziej skomplikowane są też ryzyka. Tym bardziej skomplikowane są niebezpieczeństwa związane z tym. Te z lat 90. są już nam dobrze znane. Tak, w latach 90. w Leksie, w Leksponomice, a później na początku tego wieku w Legalisie pojawiła się zasada, że każdy tekst ma ujednolicone wersje. I to, co oczywiście się z tym wiąże, to niebezpieczeństwo związane z błędami w tych tekstach. I nie jest przypadkiem, że za każdym razem, jak prezes Trybunału Konstytucyjnego kończy kadencję, to jak opowiada o tym końcu kadencji, to zwraca na to uwagę. Bo i profesor Safian w jednym z artykułów po końcu kadencji stwierdził, że 99% prawników czerpie swoją wiedzę z programu Lex, bo tylko ta firma potrafi opanować tą liczbę nowelizacji. I tak samo później prezes Stępień też, kiedy kończyła się jego kadencja, udzielił takiego wywiadu, w którym też wskazał, że to jest takie niebezpieczeństwo. Tak? Że nawet sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w pierwszym rzędzie korzystają z wersji elektronicznej, a dopiero jak mają wątpliwości, sięgają do dziennika ustaw. To jest proste niebezpieczeństwo, każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę. Ja tutaj mam przykład. U góry jest cytat z artykułu naukowego. W tym artykule naukowym została stworzona teoria, że statut Międzynarodowego Trybunału Karnego znacząco rozszerzył definicję ludobójstwa. Tak? Mianowicie ta osoba, która napisała ten artykuł, napisała, że do tej definicji zostało dodane przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy. I moja żona, która pisała doktora do ludobójstwa, która przeczytała to, złapała się za głowę i powiedziała: Zaraz, przecież Lemkin od samego początku to mówił, więc sprawdziła, że w konwencji jak najbardziej to jest, więc nie ma tutaj żadnego rozszerzenia. Statut MTK tylko i wyłącznie powtarza to, co jest w konwencji. No to ja zacząłem drążyć sprawę i okazało się, że w jednym z systemów informacji prawnej zgubiono jedną linijkę w konwencji. Więc rzeczywiście z porównania tekstu z tego systemu z tekstem Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego wynikało, że definicja jest coraz bogatsza. Tak? To jest banalny błąd. Każdy z nas zdaje sprawę, że jak korzystamy z takich tekstów, to jest takie niebezpieczeństwo. Ale są też inne niebezpieczeństwa.
Robiliśmy jakiś czas temu badania wśród sędziów. Książka, która w zeszłym roku się ukazała w wydawnictwie Wolters Kluwer, opisuje wyniki tych badań. I jedną z rzeczy, na którą wskazali sędziowie, to że nie pracują na tekście ustawy w systemie informacji prawnej, tylko pracują na wydruku. I jak pierwszy raz przeczytaliśmy te wyniki, to stwierdziliśmy, o rety, no nic się nie zmieniło. Natomiast jak zaczęliśmy czytać uzasadnienie, dlaczego tak robią, stwierdziliśmy, że po prostu oni odkryli coś, co naukowcy amerykańscy pół roku później opublikowali, takie wyniki badań. Mianowicie są teraz wyniki badań, które wskazują, że czytanie tekstu z ekranu powoduje dużo mniejsze skupienie nad treścią zawartą w tym tekście, dlatego że na ekranie zawsze występują jakieś tam linki, te wszystkie bogate uzupełnienia, o których tutaj mówił Jarek Michalski, a one powodują, że część naszego umysłu cały czas jest zaangażowana nie w rozumienie tekstu, tylko w analizowanie, czy kliknąć ten link. W związku z tym nasze zasoby intelektualne są mniejsze, jeżeli chodzi o to skupienie się, i ci sędziowie wymyślili dobry sposób. Jak chcą się skupić na rozumieniu tekstu ustawy, to muszą go sobie wydrukować i nie patrzeć na te wszystkie linki. Więc to jest taki mniej, to jest taki mniej oczywisty problem. Ale to wszystko, co mówię, jest już znane, jest już opisane, więc każdy użytkownik systemu informacji prawnej im bardziej jest sprawnym prawnikiem, im większe ma doświadczenie, tym lepiej sobie zdaje sprawę z tych problemów, nawet bez jakichś osobnych zajęć z informatyki prawniczej. Więc teraz powiem o nowych problemach. Rzeczywiście teraz jest tak, że rozwijają się publiczne bazy danych, w związku z tym, żeby nadal móc zainteresować klienta redakcji komercyjnych systemów informacji prawnej, muszą dokładać coraz bardziej skomplikowaną, coraz bardziej rozbudowaną wartość dodaną. I to z jednej strony to jest dodawanie zasobów, które są objęte prawem autorskim, w związku z tym każdy z nas się cieszy z tej ilości, na którą wskazywał Jarosław Michalski, i komentarzy, i monografii w systemach informacji prawnej. No ale z drugiej strony oczywiście jest to rozwój funkcjonalności, co dzisiaj nam zostało pokazane. No i nie jest przypadkiem, że już kilka razy dzisiaj padło słowo Google. Dlatego, że rozwój wyszukiwarek internetowych, a zwłaszcza tej konkretnej, jest bardzo mocno wpływa na informatykę prawniczą i chciałbym wskazać na pewne ryzyka związane z tym wpływem. Mianowicie, po pierwsze, przeszacowuje się wartość samego wyszukiwania kontekstowego. Po drugie, niedoszacowuje się w związku z tym wartości tych starych rozwiązań. Co z tego, że jest jakiś skorowiec, który w Polsce się ukazuje od 1928 roku, jak ja jestem, mam 20 lat, przez całe życie dorosłe, pracuję na Google i to mi zupełnie wystarczy. Po trzecie, coraz te mechanizmy, które rządzą kolejnością wyników, są coraz bardziej ukryte. One są coraz bardziej przemyślane, ale jednocześnie coraz bardziej ukryte. I w związku z tym użytkownik z pewnej części tych mechanizmów może sobie nie zdawać sprawy. I po czwarte, może być tak, że poświęca się potrzeby specjalistów na rzecz potrzeb klienta masowego. Bo takich użytkowników, którzy są prawnikami z dużym doświadczeniem, pewnie nawet nie jest połowa, jeżeli chodzi o klientów w Wolters Kluwer. Tak? Więc niebezpieczeństwo jest takie, że rynek wymusi bardziej dbanie o tych użytkowników, którzy są prostego narzędzia. Oni tylko coś sobie tam piszą i już będą mieli, a nie takich użytkowników jak my, czyli użytkowników, którzy chcą samemu weryfikować informacje. I teraz, jedna rzecz to jest eksperyment, który jest dosyć dobrze znany. 10 lat temu taki profesor informatyki prawniczej w Stanach przeprowadził eksperyment, w którym porównał wyniki wyszukiwania kolotekstowego i przez skorowicę słowa. Zadał studentom
te same kazusy. Jedni mieli rozwiązać korzystając ze skorowidza fasowego, czyli tego bardzo znanego, tradycyjnego skorowidza prezydentów, a drudzy mieli korzystać z wyszukiwania polotekstowego. I oczywiście ci, którzy korzystali z wyszukiwania polotekstowego, rozwiązali kazusy szybciej, ale popełnili ponad dwa razy więcej błędów. 70% wszystkich błędów popełnili ci, którzy korzystali z wyszukiwania ponadtekstowego, a tylko 30% ci, którzy korzystali ze skorowidza fasowego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że skorowidze zawsze są mniej wrażliwe na zmiany w języku. O tym skorowidze prezydenckim amerykańskim mówi się, że pierwszym hasłem, które się pojawiło po kilkudziesięciu latach od wprowadzenia tego skorowidza, był automobil. I teraz rzeczywiście jest tak, że w starych precedensach mówi się o automobilach, a nie o samochodach, o pojazdach mechanicznych, czy jakkolwiek dzisiaj będziemy używać tego określenia. I w sumie nieważne jest, czy w skorowicu będzie automobil, czy będzie samochód. Ważne jest, że będzie jedno hasło, w którym będzie i precedens, który mówi o automobilu, i precedens, który mówi o samochodzie. Natomiast jak szukamy ponotekstowo, to znajdziemy tylko jeden, zazwyczaj ten nowszy. Czyli paradoksalnie, statystycznie, ten mniej ważny, bo najpierw zapada precedens ogólny, a później zapada precedens, który jest wyjątkiem od tego ogólnego. I stąd wynikały te różnice wśród tych studentów. Mało tego. Tym studentom wyjaśniono, dlaczego, skąd są te różnice. Że wcale nie jest tak, że ci z tej drugiej grupy to byli głupsi, w związku z tym muszą się bardziej przyłożyć do studiowania. Wyjaśniono im, że taka jest specyfika tego narzędzia, że jeżeli sobie nie wymyślimy wszystkich możliwych wersji, w jakim dana treść normatywna została wyrażona, to wynik będzie nie mieli słabszy. I co studenci zrobili przy drugim zestawie kazusów? Przy drugim zestawie dano im kolejne kazusy do rozwiązania, pozwolono im wybrać sobie narzędzie i wszyscy wybrali poszukiwanie ponotekstowe, bo wszyscy są z pokolenia Google. Ten profesor amerykański już nie interpretował tego, dlaczego tak się stało, natomiast w psychologii jest taka teoria dysonansu poznawczego, czyli że nawet jeżeli podejmujemy irracjonalną decyzję, to gdzieś tam na poziomie podświadomym potrafimy ją sobie uracjonalnić, czyli generalnie mówiąc, to taki mechanizm, że każdy z tych studentów stwierdził: no dobra, wytłumaczono mi, że to jest gorsze narzędzie, ale ponieważ ja je bardziej lubię, więc ja z niego skorzystam i tak inteligentnie zadam pytanie, że ja akurat nie popełnię tych błędów, które wszyscy statystycznie popełniają. Czyli każdy z nas ma taki mechanizm uracjonalniania wyborów, które podejmujemy. Natomiast, co jest ciekawe, to były badania opublikowane 10 lat temu. Czy one powstrzymały inwestowanie w poszukiwarki ponadtekstowe? Nie, wręcz przeciwnie. Niedawno w Stanach Zjednoczonych pojawił się program Westlaw Next, który jest odpowiedzią na to, że prawnicy amerykańscy potrzebują bardzo dokładnego rozliczenia kosztów. W związku z tym nie podobało im się, że jak kupują system informacji prawnej, to płacą za niego po prostu za rok korzystania. Oni chcieli mieć proste przełożenie, ile dolarów kosztowało korzystanie z tego systemu w sprawie klienta X. I Westlaw Next wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Westlaw Next nie płaci się za dostęp do programu na rok, tylko Westlaw Next płaci się za wyszukiwanie. Za jedno kliknięcie na szukaj płaci się $150, po czym na liście wyników płaci się po $15 za każdy dokument, na który się kliknie. Ale redakcja twierdzi, że mechanizm szukający, mechanizm sortujący wyniki jest tak genialny, że taką po prostu wiedzę tam wprowadzono do tego mechanizmu, że prawie na pewno wystarczy pierwszy dokument. I sprzedają to właśnie jako takie rozwiązanie, które po prostu zrewolucjonizuje podejście. Wprowadzono to w sprytny sposób, mianowicie zaproszono na koszt firmy, zaproszono znanych blogerów zajmujących się informatyką prawniczą w Stanach Zjednoczonych i zaprezentowano ich rozwiązanie. I oczywiście
uwagi tych blogerów były zachwycające. Oni nie poznali cennika, więc nie wiedzieli, ile to będzie kosztowało. Natomiast pokazano im takie wybrane instrukcje poszukiwawcze. Rzeczywiście tam było rewelacyjnie. Najważniejszy partner jest na pierwszym miejscu, więc w ogóle rewelacja. Ale w Stanach Zjednoczonych takich ludzi jak ja, czyli ludzi, którzy zajmują się naukową informatyką prawniczą, jest około 2000. Tam się robi habilitację z informatyki prawniczej. Jest to dyscyplina naukowa pomiędzy bibliotekarstwem a naukami prawnymi. W związku z tym to środowisko naukowe, które analizuje takie rzeczy, jest bardzo szerokie i ma mocniejszą pozycję. I ono generalnie rzecz biorąc od 2 lat miarzy tych Weston Next. I pojawiają się tam takie zwroty, że to, co zrobiło Weston Next, to jest podejście shotgun. Rzeczywiście jest skuteczne, tylko czy my zawsze potrzebujemy strzelać z shotguna, żeby osiągnąć swój cel. Po drugie, mówią tak, że to rozwiązanie jakby jest wyrazem niewiary w inteligencję prawnika. Oni mówią, że Weston Next wydaje się jakby zadawało mu pytanie, po co ci wiedza i interpretacja, skoro masz nas. Więc tam to środowisko przez to, że jest silne, że jest mocno reprezentowane, daje impuls. I rzeczywiście jest tak, że LexisNexis, największy konkurent Westlaw, zdecydował się na zupełnie inne rozwiązanie. Wprowadzili odpowiedź na Westlaw Next, ale w zupełnie inny sposób, nie w taki prosty, nie naśladujący Google. Także sam ten kazus prowadzenia tego na rynek jest nieistotny. Ważna jest inna obserwacja. Mianowicie to środowisko prawników amerykańskich, które naukowo się zajmują, zwrócili uwagę na jedną rzecz. Jeśli takie narzędzia będą rozwijane, to prędzej czy później doprowadzi do tego, że system amerykański będzie się, system prawny w Stanach Zjednoczonych będzie się wolniej rozwijał. Dlaczego? Dlatego, że jeśli jest tak, że na liście wyników dajemy dokument, który jest dokumentem wybranym na podstawie pewnego algorytmu. I wiadomo, że w tym algorytmie tak naprawdę największe znaczenie ma albo liczba pobrań przez użytkowników, albo liczba linków do tego dokumentu. W jednej i drugiej sytuacji jest tak, że nowy precedens się nie przebije. Tak? Zawsze będzie tak, że ten starszy precedens był do tej pory częściej wybierany przez użytkowników, albo częściej do niego linkował. Więc obojętnie, które kryterium zostanie wzięte pod uwagę, ten nowy precedens będzie gdzieś tam linkował. I zwrócono uwagę, że to nie tylko kwestia tego, czy się klientom podoba to rozwiązanie, czy nie, ale w ogóle cała ta ścieżka rozwijania, wyszukiwania pola tekstowego może w dłuższej perspektywie zmienić system prawny amerykański. Spowodować, że te nowe precedensy będą rzadziej zapadały, że cały ten system będzie jako mniej kreatywny niż do tej pory. I to jest coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, że te nowe technologie stają się coraz bardziej zaawansowane i świetnie, że się pojawiają. Bo prawda jest taka, że bez komercyjnych systemów informacji prawnej naszemu państwu byłoby strasznie ciężko w latach 90. Nie wiem, jakby działały sądy, gdyby nie było komercyjnych systemów informacji prawnej, nie wiem, jakby działały urzędy. Teraz już jest trochę lepiej, ale wtedy pewnie byłoby naprawdę ciężko. Więc przy niekwestionowanej aprobacie dla tych systemów, jednocześnie chciałbym podkreślić, że trzeba zawsze się zastanawiać, jaki to będzie miało taki głębszy wpływ na system prawny. Ode mnie to tyle. Dziękuję bardzo.